Brodihofer wraz z drużyną Enei Czarnych Radom trenował tylko tydzień. Dołączył do zespołu przed tygodniem i wraz z nią wziął udział w turnieju towarzyskim w Solcu Kujawskim. Tam Czarni zajęli trzecie miejsce, notując jedną porażkę i jedno zwycięstwo. Tomasz Samelwuo, selekcjoner reprezentacji Kanady wskutek kontuzji jednego z zawodników, ponownie powołał Hofera. Przyjmujący będzie więc znowu trenował ze swoją reprezentacją, która przygotowuje się do turnieju eliminacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, że Igrzyska odbędą się w przyszłym roku w Paryżu.